pracujemy. Wielki finał w Italii. Terenciano, Martin Vaculik, Emil Seifudinow, Greg Hancock i Toninho Lindbäck. I znowu skoczył Lindbäck, ale nie skorzystał na tym zbyt wiele. Vaculik, Seifudinow, ależ potworna, mój Boże. Ależ wywrotka, przewinięty przez kierownicę Martin Vaculik. Stop, stop, motocykle, stop, bo mamy tutaj bardzo poważny dramat. Ledwie ten finał Grand Prix w Terenciano się rozpoczął, a już... Aż zesztywniałem cały, naprawdę makabrycznie to wyglądało. Zawodnik się nie podnosi teraz, leży. Najważniejsze, żeby nic mu się nie stało. Chyba kontaktu z motocyklem nie było tam, natomiast no, salto zrobione w powietrzu. Coś niesamowitego, ależ poszli tam strasznie. Już tutaj łokciowali Martin z Emilem i tutaj Martin chciał wjechać, wypnąć Emila i w tym momencie zabrakło już oparcia. I przewinięty przez kierownicę tutaj... Może źle to wyglądało tu z daleka, natomiast... No tak upadł na obojczyk, ręka. Bark na pewno. Wiele rzeczy tam ucierpiało. Spokojne zawody, bez wielu wydarzeń. Ach, ta ręka lewa tam gdzieś jeszcze była zawinięta.